Nominowana zostałaś na wiceprzewodniczącą, tak? Mogłabyś mi powiedzieć, jakie cele zrealizowaliście w ostatniej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta? To znaczy głównie chcieliśmy pomóc młodzieży, organizując chociażby takie konkurencje sportowe na Dzień Wagarowicza, żeby zapełnić uczniom ten czas. Były również warsztaty wokalne i teatralne. Były później wybory Miss Giżycka, również z organizacją Justyny Nierwińskiej. No, ogólnie po prostu było takich dużo małych przedsięwzięć. Też doszło do uchwały nadania nazwy jednej z ulic w Giżycku w dzielnicy przemysłowej. Jest to ulica Szarych Szeregów. To też taka jako ekipa młodzieżowa. Mogłabyś przedstawić, jakim dysponowaliście budżetem dla Młodzieżowej Rady Miasta? Teraz szczerze mówiąc nie pamiętam, naprawdę byłem bardzo... Nie było to 30 tysięcy złotych? Być może, właśnie coś około 30 tysięcy to było. A mogłabyś przedstawić, na co przeznaczyliście ten budżet? To właśnie na te cele, które już wymieniłam. Były to przedsięwzięcia takie jak właśnie warsztaty wokalne, teatralne, które też nam troszkę wyniosły. Te konkurencje sportowe, były też nagrody, puchary, pamiątkowe różne dyplomy. Także takie główne cele. Czy mogłabyś przedstawić sytuację, znaczy konflikt, który wyniknął, jak doszły na mnie słuchy w związku z podziałem reszty budżetu Młodzieżowej Rady Miasta? O takim konflikcie szczerze mówiąc nie słyszałam. Nawet ja wewnątrz. Także nie mogę nic powiedzieć na ten temat. Naprawdę? Naprawdę, nie słyszałam o żadnym konflikcie. A dlaczego tak raptownie skończyliście działalność Młodzieżowej Rady Miasta? Wynikło to z tego, że dużo radnych skończyło szkołę, dlatego dużo uczniów po prostu i radnych odeszło z rady zgodnie ze statutem przy ukończeniu szkoły. Do tego doszło to, że ówczesny przewodniczący właśnie zrezygnował i po prostu zostało bardzo mało osób, także już tak... Też dużo radnych po prostu nie przychodziło na sesję, dlatego po prostu to tak się cichutko rozeszło. No to chyba wszystko. Dzięki za rozmowę. Dziękuję.